Broń Ludowego Wojska Polskiego. Ludowe Wojsko Polskie posługiwało się głównie sprzętem typowym dla całego Układu Warszawskiego. Był to często sprzęt konstrukcji radzieckiej. Rzadziej używano konstrukcji rodzimych lub na przykład czechosłowackich. O opancerzonym samochodzie rozpoznawczym BRDM-1, armacie przeciwpancernej wzór 1943 ZIS-2, bezodrzutowe działo B-10 przedstawi Mirosław Pańkowski, kustosz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Stoimy przed dwoma działami przeciwpancernymi z okresu II wojny światowej. Ta konstrukcja wprawdzie pochodzi z 1941, to jest konstrukcja radziecka, ale do uzbrojenia weszło w 1943 roku, wtedy gdy na froncie wschodnim pojawiły się cięższe czołgi niemieckie w większej ilości, takie jak Pantera czy Tygrys. Ono przy bardzo długiej lufie, przy dużej bardzo prędkości początkowej pocisku potrafiło te pancerze niemieckich czołgów przebijać. Prędkość początkowa dochodziła do prawie 1300 metrów na sekundę. To działo było jeszcze używane przez jakiś czas po wojnie, również przez Wojsko Polskie, czy później przez Ludowe Wojsko Polskie. To kolejny eksponat w naszym muzeum. Tym razem opancerzony samochód rozpoznawczy. Konstrukcja sowiecka z 1957 roku. Zastąpiła poprzednie. Miała tę przewagę nad poprzednimi samochodami rozpoznawczymi, że miała umiejętność pływania przy szczelnym kadłubie i napędzie w wodzie zapewniało to dużo większą manewrowość. Waży około 5 ton, załoga 5 ludzi, do 5, zależy od wersji, z uzbrojeniem na kadłubie. Produkowano w kilku wersjach: podstawowej, rozpoznawczej, czyli chemicznej, i dowodzenia. Było używane, może produkowane do połowy lat 60., a używane znacznie dłużej, również przez Ludowe Wojsko Polskie. Dział bezodrzutowych w większej ilości zaczęto używać w czasie II wojny światowej. To konkretne działo to już jest konstrukcja z lat 50., później w latach 60. zastąpiona przez następne tego typu działa. Co było zaletą tej broni? No, to widać na pierwszy rzut oka. Naprawdę niewielka masa. W przypadku tego działa 86 kg, a więc łatwy transport. No ale skoro tak mała masa, to powinno zastąpić klasyczne armaty. Jednak nie, bo miało też liczne wady. 3 razy mniejszą donośność. Również zdecydowanie mniejsza celność. No i to działo bezodrzutowe przy strzale, w tyle tego działa pojawiał się taki obok, który zdradzał pozycję tego działa i było ono dosyć łatwe do wykrycia. Jednak ze względu na masę było używane przede wszystkim przez wojska powietrzno-desantowe. Zobaczmy te eksponaty jeszcze raz, tym razem online. Wchodzimy na stronę muzeumarsenał.pl i klikamy zakładkę Kultura w sieci. Następnie przechodzimy na sam dół strony i klikamy Broń Ludowego Wojska Polskiego. Zobaczmy bliżej opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM-1. Na stronie klikamy w niebieski przycisk Play, by po chwili móc zobaczyć ten obiekt w formacie 3D. A jeżeli chcemy dowiedzieć się nieco więcej na temat tego eksponatu, należy kliknąć artykuł umieszczony pod spodem. W ten sam sposób odwiedzamy pozostałe dwie zakładki, w których prezentowana jest armata przeciwpancerna wzór 1943 ZIS-2 oraz bezodrzutowe działo B-10. Natomiast poniżej została przygotowana karta pracy dla najmłodszych, zatytułowana Powojenne Wojsko Polskie, w której możecie sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując na przykład krzyżówkę.
Przygotowaliśmy również krótki film instruktażowy, który pokazuje, jak w warunkach domowych możecie wykonać na przykład wóz bojowy. Więcej zwirtualizowanych obiektów znajdziecie na naszej stronie muzeumarsenał.pl.